Niedziela, godzina 19, ulica Stefana Czarnieckiego w Zabrzu. Strażacy usuwają skutki burz i wichury, która przetoczyła się kilka godzin wcześniej nad aglomeracją śląską. I tak jeszcze kilkadziesiąt razy do późnych godzin wieczornych. Bardzo szybko otrzymaliśmy bardzo dużo zgłoszeń. Tych zgłoszeń było ponad 70-80. Na bieżąco spływały. Do akcji wyjechały wszystkie wozy Państwowej Straży Pożarnej z Zabrza. Dodatkowo ściągnęliśmy zastępy z Chorzowa oraz Rudy Śląskiej. Pomagały nam też Ochotnicze Straże Pożarne z Zabrza. Dziś zabrzeńscy strażacy od rana pracują przy usuwaniu skutków niedzielnej nawałnicy. Usuwają powalone drzewa i eliminują powstałe w wyniku wichury zagrożenia. Bilans tych strat to jest to 81 wyjazdów związanych z powalonymi drzewami, zerwanymi trakcjami linii tramwajowych. Było także takie zgłoszenie dotyczące zerwanego dachu. Potwierdzone, ten dach cały został zerwany z budynku biurowego przy ulicy Pokoju. Ten dach wylądował na sąsiedniej działce. Na szczęście nikomu się nic nie stało. Nasi strażacy zabezpieczali ten dach za pomocą folii, żeby po prostu nie zwiększyć strat. Zgłaszają się jeszcze pojedyncze osoby, które widzą jakieś tam naderwane konary i na bieżąco je usuwamy. Wielkie sprzątanie i liczenie strat po gwałtownych burzach trwa w całym województwie śląskim, bo choć wichura największe szkody wyrządziła w Zabrzu, w innych miastach również dała się we znaki. W całym województwie strażacy podjęli już 200 interwencji i cały czas pracują przy usuwaniu skutków nawałnicy. W akcjach uczestniczyło prawie 300 zastępów z jednostek Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych. Widząc straty, widząc ilość wyjazdów, na pewno była to jednostka bardzo wykorzystana w tym dniu, dlatego zostały ściągnięte kolejne zastępy z sąsiednich miast. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Katowicach jednak uspokaja. W najbliższych dniach czeka nas umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura w okolicach od 20 do 23 stopni.